Cześć, słuchajcie, jesteśmy na meczu o trzecie miejsce. Walczą Belgowie dzielnie tutaj. Widzicie, po wczorajszej porażce wydawałoby się, że nie są w stanie się podnieść. Przegrywają pierwszego seta, a tu nagle się okazuje, że prowadzą w tym momencie 2-1. Pójdziemy zaraz, pokażemy wam, dlaczego jest tu tak głośno. I kto dba o to, żeby było głośno. Wczoraj już żeście widzieli tego człowieka, który jest odpowiedzialny za całą oprawę. A dzisiaj pokażemy wam, jak to robią z bliska. Jak forma? Pokazać, jak forma? Pracujecie. Teraz? Tak. Możemy? Chodźcie, zobaczymy, jak tam pracuje DJ. Zobacz, jak pracują. To są zmiennicy. To jest człowiek odpowiedzialny, ten z numerem 1. To jest drużyna na siku. Zobacz, tu ma taki mikser. Tak, tu jest całe centrum dowodzenia. O, zobacz. Jakbyśmy chcieli nagrać muzykę, to możemy. Dawaj! Że nie, no dawaj! Dawaj! Ja też nie. Grzegorz mnie namawia, bo ja tu będę, wiesz. A tu Marek stoi, Marek jest zawiadowcą stacji. Darka, przerywam. Legia Warszawa. I tak to wygląda od 20 lat. Nieprzerwalnie. Marek zmienił kolor włosów. Ja mam zdjęcie. To jest sprzed 16 lat. A to jest z tego roku, z memoriału Wagnera. Tu jest telebim, zobaczcie, tu jest telebim, tam organizuje pan to, co się wyświetla na tym telebimie. No. Tutaj mamy prasówkę, możesz pokazać tę prasówkę. Ta cała trybuna to są ludzie, którzy odpowiedzialni są za media. Nie tylko społecznościowe, ale i te wszystkie media, które robią to wszystko. Tu macie odpowiedzialny za światło, wyłączmy na moment. Możemy wyłączyć to. Ale to nie za to. Okej, zobaczcie, jakie konsola. Ja poznaję to dopiero pierwszy raz, bo jestem jakby od innej strony. Zawsze byłem tam na parkiecie, tak jak wiecie. A dzisiaj troszeczkę z innej strony mogę sobie pobuszować. I teraz mam świadomość tego naprawdę, jaki ogrom pracy ludzi jest tutaj, żeby to widowisko wyglądało właśnie w ten sposób, a nie inaczej. To, co tutaj się dzieje, to jest fenomen. To wy jesteście fenomenalni, że potraficie przyjść na finał, na mecz finałowy, w którym nie będą grali Polacy. I to jest piękno tego sportu w Polsce. Naprawdę dziękujemy wam za to, że jesteście z nami nawet w tych najgorszych momentach, jakby nie było. Dla Serbii. Nie wiem, czy kojarzycie, tutaj siedzi człowiek z Włoch, ten z taką dziwną, fajną fryzurą, zaraz go pokażemy, może się przywitamy, może mnie pozna. Właściwie ja go poznaję, bo ja się wychowywałem na jego siatkówce. Jeden z wielkiego pokolenia siatkarzy we Włoszech, Luchetta, charakterystyczna fryzurka zaczesana, starsi kibice na pewno siatkówki tylko pamiętają. Tutaj właśnie sobie siedzi. Come stai tu? Ti vede tu al grande tutto. Stiamo con Kacevic, tutti quanti. Sono giocatori che... Ah, qua ci andiamo, dale. Czwarte miejsce, najgorsze dla sportowca, jak nie może być, możliwe. Karolina Szostak, prezenterka Polsatu Sport i nie tylko, prowadzi swój kanał o zdrowym żywieniu. Karola, przedstaw się, proszę państwa. Dzień dobry, dzień nazywam dobry. Się Karolina Szostak, tak. Krzysztofa Ignaczaka znam od 2006 roku. Tak. Od którego? 2006. Jezus Maria. Za karę powinni ją zamknąć, gdziekolwiek, na pewno. A najlepsze jest to, że nam chyba licznik bije w drugą stronę, bo jesteśmy teraz. Tak, bo my to coraz ładniej wyglądamy. I Karola, i ja. Pozdrawiamy Iwonę. Tak, i zdrowo się odżywiamy, to jest przede wszystkim. Pozdrawiamy żonę Iwonę. Tak. Za chwilę, już za momencik, zobaczcie, rozgrzewają się przed wielkim finałem. Kurczę, co mogę powiedzieć, o jakich emocjach? No są ogromne emocje.
tu grają w duszy, jak rozgrzewasz się i wiesz, że za chwilę będzie pierwszy gwizdek tego finałowego meczu i możesz się zmierzyć i wygrać coś naprawdę fajnego. Mistrzostwo Europy na pewno jest fajnym tytułem. Do pierwszego gwizdka nie jesteś pewien tego, co się na tak dobrą sprawę wydarzy, czy wygrasz, czy przegrasz. Masz mieszane uczucia, czy dobrze się przygotowywałeś, ale uwierzcie mi, że z pierwszym gwizdkiem mija wszystko kompletnie. Koncentrujesz się wtedy tylko i wyłącznie na grze, na tym, żeby zagrać dobre elementy. Gdzieś te emocje dopiero wracają z powrotem w końcówkach setu. Dlatego tak ważna jest w sporcie głowa, że na dobrą sprawę 70% na dzień dzisiejszy pomiędzy takimi wyrównanymi drużynami toczy się w głowach tych zawodników. Zobaczymy, kto dzisiaj okaże się psychicznie mocniejszy. Rosjanie, zdecydowany faworyt do wygrania Mistrzostw Europy. Niemcy, taki trochę cichy czarny koń tych zawodów, a dotarli do finału po wczorajszym pasjonującym meczu z Serbią. Ale zobaczymy, czy wystarczy im na tyle broni, żeby pokonać świetnie grających Rosjan. Jestem sam ciekaw. Teraz będą emocje, bo będą rozdawane puchary. Niestety mój przyjaciel Polek po pięknym spotkaniu trochę im zabrakło. A teraz mamy całą piękną ceremonię zakończenia. Świetne światło. Nagrody indywidualne. Zobaczymy, czy ja się nie pomyliłem, ale na pewno Rosjanie dostaną szereg nagród za to, że wygrali się z nami. Także zobaczymy, kogo dadzą. I oglądamy ceremonię zakończenia. Najlepszy blokujący. Najlepszy liber. Mówi po polsku. Higla. Mówi po polsku. Też mówi po polsku. Streczka wszyscy znacie, nie? Nie ma koreczków, zaraz będzie przepięcie i koniec muzyki. Będziemy śpiewali. Josypny Topę! Chciał zastąpić jakieś przesilenie. Proszę Państwa, czas na środkowe bloku. Middle blocker! MVP! Najlepsza drużyna to reprezentacja Rosji! I wait just on the backyard in the locker room. No, I go back to. No, I go to Hungary. Hard. I have 10 of September first game, man, in Russia. Podsumowując turniej, bo skończyło się. Emocje już opadły, cudowcy zaśpiewali. No, piękny turniej. Szkoda, że bez udziału Polaków. Na pewno musimy się zastanowić tym, co zrobić, żeby szybko tutaj wrócić, właśnie przeżywać takie momenty. Fajny finał, Niemcy zagrali, fajne spotkanie, postawili się Rosjanom, którzy zdominowali ten turniej, jadąc jak burza przez cały turniej grupowy, fazę grupową. W finale jedynie przegrali dwa sety właśnie przy udziale dobrej gry Niemców. Zabrakło, widzicie, dwóch punktów, szkoda. Ale takie jest życie, ktoś musi być przegrać, żeby ktoś mógł wygrać. Także żegnam się z Wami ja, do zobaczenia może na kolejnej imprezie. A jakie kamery wywiadu?